Cześć, tu Mateusz z rowerzysta.pl. Dostajemy od Was dużo zapytań co do rowerów elektrycznych. Ta grupa mocno zyskuje na popularności, więc przedstawimy Wam dzisiaj jeden z takich rowerów. Będzie to trekking polskiego producenta Unibike Rapid Lady. Rower wyposażony jest w silnik Shimano Steps E6000, umiejscowiony centralnie w rowerze. Centralnie w ramie jest też umieszczona bateria. Rower ten wyposażony jest w baterię o pojemności 504 Wh. Daje to mniej więcej pojemność 14 Ah, a także przekłada się na całkiem spore zasięgi. Według komputera pokładowego możemy zrobić nawet do ponad 180 km, ale realnie oceńmy, zrobimy na pewno 100 km, korzystając w różnych warunkach z różnego trybu wspomagania. Centralne umieszczenie silnika daje nam też fajne wyważenie roweru, więc przekłada się to na dobre jego prowadzenie, dobre właściwości jezdne. Mocne czterotłoczkowe shimanowskie hamulce hydrauliczne pozwolą sprawnie zatrzymać się w każdych warunkach. Na wyświetlaczu znajdziemy takie informacje jak zegarek, poziom naładowania baterii, prędkość, z jaką się aktualnie poruszamy, tryb mocy, w którym znajduje się rower i w tym przypadku przewidywane zasięgi na poszczególnych trybach. Funkcje możemy zmieniać używając przycisku na lewej manetce. Są to takie funkcje jak czas jazdy, średnia prędkość, z jaką się poruszaliśmy, maksymalna prędkość, kadencja, z jaką się poruszamy, dystans, który pokonaliśmy oraz dystans całkowity, który przebył rower. Rower oferuje trzy tryby mocy. Aktualnie jest on wyłączony. Możemy poruszać się w trybie eko, w trybie normalnym oraz w trybie high, czyli najwyższy. Bateria umieszczona centralnie na ramię jest zabezpieczona zamkiem. Do jej demontażu będziemy potrzebowali klucza.